Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Painting Machine. Ja jestem Iliach, a wy oglądacie kolejny odcinek z serii Wokół Pudła. W komentarzach prosiliście mnie, abym wrzucił jakiś zestaw albo z Gwardii Imperialnej, albo od Tyranidów, a że nie miałem jeszcze takiej przyjemności pokazać wam coś od Tyranidów, to postanowiłem pokazać wam jakiś zestawik pochodzący właśnie z tej frakcji. Prezentowany zestaw to Haruspex Exocrine. Jest to zestaw, dzięki któremu możemy właśnie skleić model, żeby był w postaci Haruspexa, albo możemy go skleić tak, abyśmy otrzymali Exocrima. Co jeszcze ciekawego mogę wam opowiedzieć o frakcji Tyranidów. Tyranidzi są taką jakby szarańczą galaktyki. Ich rasa jest podobna do takiej rasy jakby obcych ze StarCrafta, ponieważ oni łażą w takich jakby zergach, tak? Pustoszą całe galaktyki, planety. Tak samo jako ciekawostkę powiem wam, że również jak mieliście przyjemność oglądać serię filmów Faceci w Czerni, była tam też taka rasa obcych, właśnie też składająca się jakby to powiedzieć z owadów, z takiego roju, która też pustoszyła wszystkie galaktyki, wszystkie planety po kolei, ponieważ oni szukali pożywienia. Tak samo w tym przypadku Tyranidzi. Oni sobie żyją tylko po to, oni sobie żyją tak, żeby pustoszyć wszystkie galaktyki po kolei i oni po prostu się żywią, tak? To jest właśnie, jak wspomniałem, taka szarańcza i oni jakby wręcz wyżerają, tak? Wszystkie organiczne rzeczy w poszczególnych planetach, niszczają atmosferę, wypijają sobie wodę, no po prostu wszystkie takie odżywcze składniki, po czym planety zostają taką obdartą, pustą skałą, tak? I jeszcze jako inne ciekawostki mogę wam powiedzieć, że oprócz tego, że ta rasa tylko jakby lata, żeby się nażryć, tak? Oni dzielą ze sobą wspólny umysł, tak? I oni jakby porozumiewają się telepatycznie, czyli jeżeli jest jakiś tam powiedzmy mały przydupas od Tyranidów, jakaś taka mała jaszczura i zostanie powiedzmy zaatakowana, no to inne jednostki też jakby zostaną po tym poinformowane, bo wszystkie jednostki Tyranidów dzielą się jednym umysłem, to działa coś jakby taki ich internet, tak? Że oni się jakoś w ten sposób porozumiewają. Nie wiem, czy ja właśnie dobrze o tym opowiadam, ale niestety mogę popełniać błędy, bo ja sam Tyranidami nie gram, a więc jeżeli mam jakieś gafy i popełnię jakieś błędy w tłumaczeniu ich, jakby to powiedzieć, flafu i tych ciekawostek, no to nie obrażę się, jeżeli w komentarzach też zwracicie mi na to uwagę, bo ja sam też się o nich uczę, tak? Co tam jeszcze możemy ciekawego powiedzieć? No oni, jeszcze taką ostatnią rzeczą, no to jest fakt, że oni nie znają jako takiej technologii, w sensie technologii taką, jaką znamy my, tak? Bo my znamy jakieś tam elektroniczne urządzenia, tak samo Space Marinesi mają swoje boltery, inne takie bronie palne. Tak, i u nich, oni właśnie nie znają technologii, oni mają jakby taką swoją technologię, która składa się głównie na bioinżynierię, czyli wszystkie ich transportery, jakieś inne, jakby to powiedzieć, no nie powiem pojazdy, tylko właśnie jakieś inne środki transportu oraz inne takie bajery oblężnicze czy coś na deseń. To jest wszystko genetycznie wyhodowane, tak? Oni po prostu, jakby to powiedzieć, ewoluują tak, żeby podbijać sobie świat i żeby po prostu się nażreć, wyżreć całą galaktykę. Om nom 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 nom. No dobra, to już byłoby chyba na tyle, jeżeli chodzi o takie wstępne ciekawostki. A my zabierzmy się do unboxingu. Oto zestaw wyjęty z pudła. Powiem wam, że po wyjęciu tych wyprasek miałem takiego delikatnego zonka. Dlaczego? Liczyłem na to, że tych części będzie sporo. Będzie ich po prostu naprawdę wiele, wiele, wiele. Tutaj mamy dwie wypraski tych części. I powiem tak, znaczy zonkę, że dostałem zonkę, już wyjaśniam. Ja na początku myślałem, że tu będzie wiele, wiele, wiele tych części, patrząc zresztą na instrukcję sklejenia modeli, że mamy dwa warianty do wyboru. Ale powiem wam tak, jak przedstawiałem wam taką zapowiedź tych Tyranidów na kanale,
To zwracałem wam uwagę, że paszcza Harus Pexa będzie w ciul problematyczna do sklejenia. I zastanawiam się, jak twórcy tego zestawu rozwiążą właśnie problematykę, całą problematykę, te wszystkie problemy powiązane ze sklejaniem tego, powiedzmy, potworka, tak? Zresztą nie wiem dokładnie, czym są tyranidzi, czy to bardziej ich opisywać jako jaszczury, jako owady, czy kiwie, co? Nie, no żartuję, mam nadzieję, że fani tyranidów się nie obrażą, ale tak, żeby nie mielić ozorem, wróćmy do tematu. Jeżeli chodzi o te wypraski, no to to bardzo mocno przypomina, jakby to powiedzieć, taki zestaw startowy, tak, gdzie mamy już takie części, jakby to powiedzieć, mamy kilka części, z których możemy skleić od razu cały model, tak? To nie jest jakiś zestaw, gdzie jakieś pojedyncze elementy trzeba naklejać w postaci kolców, jakoś sklejać kończyny, w sensie sklejać kończyny, sklejać kilka części kończyn czy coś w ten deseń. Zresztą ja też nie miałem przyjemności jeszcze pracować z tyranidami i nie wiem, jak wyglądają ich inne wypraski, ale no, powiem szczerze, że jestem tak jakby rozczarowany, aczkolwiek tak w głębi duszy, tak w głębi ducha, no to przyznałem sobie, jakby to powiedzieć, rację, że to będzie tak wyglądać jak teraz. Ale tak przejdźmy jednak już do prezentacji właśnie zbliżeń tych wyprasek, bo ja już trochę za długo o tym gadam. Tak wygląda, jakby to powiedzieć, wnętrze paszczy tego Harus Pexa. Właśnie sądzę, że wielu fanów tyranidów oraz wielu graczy tyranidów, którzy się interesują tą jednostką, bardzo mocno ciekawili się, w jaki sposób będzie ta paszcza sklejana. Otóż tutaj mamy dwa elementy tych, jakby to powiedzieć, wypustek, macek. Zresztą Harus Pex ma taką paszczę, ponieważ on tak jakby wciąga przeciwnika do swojej paszczy. Z jego paszczy wylatują tak jakby macki, takie łapy, które zaciągają oponenta do pożarcia, tak? Tutaj mamy resztę główki, czyli po prostu, jakby to powiedzieć, no po prostu tamte dwa elementy szczepiamy ze sobą i wsadzamy główkę do środka. I to nie jest taka skomplikowana rzecz, jaką bałem się na początku, że to będzie jakiś, nie wiem, po prostu klnęcie, znaczy przeklinanie cały czas na tą paszczę, ale to nie będzie raczej nic strasznego, tak? Tutaj mamy webpack Hexocrema. A tutaj widzimy też poszczególne elementy jego działa, tak? Exocrem posiada na swoim grzbiecie takie działo, które może wygenerować kilka słabszych strzałów albo pierdutnąć czymś o wiele silniejszym. Tutaj mamy resztę tego jego, jakby to powiedzieć, kanonu, tak? Zbliżamy się już powoli do końca odcinka, więc chciałbym poświęcić kilka słów na podsumowanie tego zestawu. Ten zestaw nie posiada, jakby to powiedzieć, wielu biców, wielu części i raczej nie będzie stanowił problemu, jeżeli chodzi o sklejanie czy wycinanie rzeczy z wyprasek.
Aczkolwiek ja aby spojrzałem się na wypraski i nie wiem, czy jakieś części nie będą takie problematyczne albo irytujące, jeżeli chodzi o sklejanie. Aczkolwiek bardzo mocno się uspokoiłem, jak zobaczyłem, w jaki sposób została rozwiązana paszcza tego Haruspexa. Bo jak sami widzicie, ta paszcza posiada naprawdę wiele, wiele elementów. I myślałem, że ona będzie wręcz upierdliwa, za przeproszeniem, do sklejania i montowania. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym zestawie? Niestety, aktualnie zapomniałem, ile kosztuje ten zestaw. Postaram się dodać tą informację w opisie filmu. I tak, zestaw jest dość fajny, posiada... Jakby to powiedzieć, mamy może dwie opcje sklejenia modelu do wyboru, a sam model jest dość duży, tak? Zresztą tutaj na odwrocie pudła, jak mamy... Przepraszam, jestem trochę przeziębiony. Jak mamy Exocreama, jak widzicie, to jest zdjęcie z tyłu na opakowaniu w skali 1:1, a więc w sklepie, jak oglądacie ten zestaw, jak macie przyjemność mieć go w swoich łapkach, no to możecie jakby się przekonać, jaki duży jest ten model. I sądzę, że on będzie się fajnie prezentował, tak jakby to powiedzieć, na półce. Oraz sądzę, że możliwości Exocreama będą dość ciekawe, jeżeli chodzi o taką rozgrywkę już na blacie, tak? Co jeszcze możemy ciekawego powiedzieć o tyranidach? Jeżeli jesteście właśnie początkującymi graczami i się zastanawiacie nad tą frakcją. Jest to fajna frakcja. I jak to już wspomniałem, tyranidzi łażą w takich, jakby to powiedzieć, zergach, w takich większych grupach. I są właśnie tyranidzi, którzy, jakby to powiedzieć, rodzą innych tyranidów podczas gry. To są takie rodnie. I to tworzy taką jednostkę, jakby to powiedzieć, piechoty, tak? Że ich może być podczas gry coraz więcej i coraz więcej na blacie. Dodatkowo tyranidzi posiadają bardzo wysoką wytrzymałość. I tak, jeżeli właśnie też stanowią duże zagrożenie, jeżeli chodzi o close combat, ponieważ mają bardzo wysoką siłę, tak, i jeszcze mogą wręcz wszarżować w przeciwnika, bo jak takie wielkie bydło się rozpędzi na nasze jednostki, tak, na naszych piechurów, no to to może być już rozstrzygnięte jeszcze przed walką wręcz, tak. Aczkolwiek jeszcze wam powiem, że tyranidzi nie są tak jakby takim wielkim samograjem, raczej wielkim samograjem. Nie są jacyś tacy, jakby to powiedzieć. To nie jest taka armia, tak, że ją weźmiemy, nie potrafimy grać, ale i tak czy siak wygramy, tak? To jest dość zbalansowane i tyranidzi będą mieli problem, jeżeli trafią na taką silną kontrę, która właśnie niweluje ich, jakby to powiedzieć, no... ich plusy, tak, jakieś takie korzyści ze swoich statystyk. Bo oni, niektóre modele są bardzo drogie punktowo, jeżeli je stawiamy na blacie. I posiadają po kilka wundów, czyli punktów życia, wysoką wytrzymałość itd., itd. Ale właśnie mogą natrafić na takich przeciwników jak moi kochani Dark Eldarzy, tak, którzy już mają poison i poison jakby niweluje tą ich wysoką wytrzymałość i rani ich na 4+, tak. A więc mogą zostać spestkowani i właśnie takie duże, ogromne modele, które kosztują wciul punktów, mogą zostać szybko rozstrzelane, tak. Cóż, to już byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało oraz jeszcze was zaciekawię, bo jeszcze będę pokazywał bodajże model Harpy, jeżeli chodzi o nowych tyranidów. A, jeszcze mi się coś przypomniało, wybaczcie. Przypomniało mi się to, że właśnie cały odcinek jest realizowany dzięki uprzejmości mojego znajomego. Bardzo ci dziękuję. Mój znajomy wie, właśnie, to ta osoba będzie wiedziała, o co chodzi. Aczkolwiek jeszcze was trochę ostrzegę. Mój znajomy bardzo kocha tyranidów, tak, tą frakcję i właśnie bardzo mocno wkurzył się na nowy kodeks, tak, który wyszedł w styczniu, na nowe zasady, ponieważ ta frakcja została bardzo mocno znerfiona, a więc uważajcie, nowi gracze, tak, bo kiedyś tyranidzi byli bardzo mocno giętą armią i ludzie oraz gracze, którzy będą właśnie... Znaczy, ludzie, którzy już mieli przyjemność z tyranidami,
właśnie tacy starzy gracze, jak będą wam o nich opowiadać, no to będą opowiadać tyranidów z tych złotych czasów, kiedy to jeszcze było to, to i tamto. W nowym kodeksie wiele rzeczy zostało wywalonych, wiele rzeczy zostało znerfionych, a więc jeżeli interesuje was ta frakcja, radziłbym wam zaczerpnąć informacji u kogoś, kto miał już styczność z nowym wydaniem, tak jakby to powiedzieć, z nowym kodeksem, z nowymi zasadami tyranidów. To byłoby na tyle. Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału, oceniania oraz posyłania tych odcinków do swoich znajomych, którzy również się interesują Warhammerem. Kto wie, może zgromadzimy tu na kanale jakąś większą społeczność. Zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!